O nie. Boss pod bramą i zobaczcie co mi tu zrobił. Halo, halo. To znowu ja z tej strony. Witam was w kolejnym odcinku z gry Scrap Mechanic. No i słuchajcie. Generalnie w planach, w najbliższych planach mam wybudowanie pojazdu jakiegoś latającego, niewielkiego, ale jeszcze w sumie nie wiem jak go wybudować. No, i tak naprawdę, kurczę to, jak mam być szczery, to pomału kończą mi się pomysły. Więc nie jest dobrze. Nie jest dobrze, ale słuchajcie, no, nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie wymyślił, słuchajcie, więc już wam pokażę, co sobie zrobimy. Generalnie to zainspirował mnie ten gwiazd tutaj. Chciałbym przerobić ten gwiazd tutaj do garażu. I być może nawet, kurczę, bym to przyciągnął nawet tu aż do farmy. Chociaż w sumie tego e, też nie jestem e, pewny. E, to jest taka pierdoła, słuchajcie. Taka pierdoła. Więc zrobimy sobie tak, że ja sobie posadzę brokuły. Posadzę sobie brokuły. Nie będę ich nawoził, e, przez co przyjdą mi dwa rajdziki. Tak mi się wydaje. Tylko, że szkoda, że jest szósta rano, bo. Bo mogą mi przyjść trzy, ale to wiecie co, nawieziemy sobie to. Nawieziemy sobie to, ja sobie przyniosę nawóz. wóz. Nawieziemy sobie to i przyjdą mi dwa rajdziki, a co za tym idzie, prawdopodobnie, słuchajcie, jeśli dobrze yy, moje obliczenia wyszły, no to powinny przyjść trzy bosiki w, w drugim rajdzie. Ale tego pewny nie jestem, więc wam nie obiecuję, ale w sumie chciałbym bardzo to sprawdzić. Więc yy, zabieram się za sadzenie. Beton, o ile się nie mylę, już mam przerobiony. Więc myślę, że to nie będzie problem. Potrzebujemy mieć tutaj dwa staczki. No, ja sobie dam trzy staczki, żeby w razie czego posadzić jeszcze jedną partyjkę. W razie czego, gdyby mi to za szybko wyrosło, ale raczej wątpię, żeby mi to za szybko wyrosło, szczerze mówiąc. Tylko najważniejsze, słuchajcie, muszę zapamiętać, żeby to podlać. Za 24 godziny, podlać. Tak. Słuchajcie, nie wiem, co ja z tymi wszystkimi brokułami będę robił. E, generalnie chciałem to wymieniać, te brokuły, na rare e, garment boxy. Bo można to wymieniać za, na rare garment boxy. Tylko, że problem jest taki, że no, nie ma na tym świecie tyle krasnali, żeby wymienić to na gar garment boxy. Bo trzeba mieć dwa krasnale chyba, żeby wymienić jednego garment boxa. No więc no trochę, szczerze mówiąc, lipa, nie? Dobra, tutaj dam po dwa staczki. Nie, wiecie co, nie mogę dać po dwa staczki. Muszę dać wyliczoną. Yy, wyliczone. Yy, wyliczony nawóz muszę wsadzić, żeby mi nie wsadzić, nawoziło dwa razy, nie? Dobra. Nawóz mamy. Yy, nasionka mamy. Podłączyć wszystko. Okej. Okay. Wydaje mi się, że wszystko dobrze podłączyłem. Dobra. Możemy sadzić w takim razie. Mam nadzieję, że nic się nie zawiesi. Dawno nie sadziłem w sumie. Swoją drogą ciekawy jestem, bo zaraz będzie wykryto e, sadzonki, nie? Jestem ciekawy, czy przyjdzie boss, bo on nie wykryje wszystkich sadzonek, jakby, ale nie, w sumie powinno to wykryć całą plantację, tak mi się wydaje. Bo wiem, że kiedyś miałem tak, że miałem zwykłe warzywka posadzone jakieś. I tego samego dnia, jakby co, Raid miał przyjść, yy, zebrałem te, kurde, co to tak błyszczy, kurde. Y I tego samego dnia zebrałem, słuchajcie, te warzywka i posadziłem brokuły i Raid jakby przyszedł, co to się dzieje? I rajd jakby przyszedł do tych warzywek zwykłych, a nie do brokułów, jak, ten, jak sadziłem. Ale nie, słuchajcie, powinien Bosik przyjść do tego. Później przyjdzie prawdopodobnie następny, albo dwa, albo trzy. Zobaczymy. Jak przyjdą trzy, wydaje mi się, że trzy bossy to jest maksimum, jaki może przyjść ogólnie do rajdzików. Ale w sumie tego jest nie, jest, nie jestem pewny. No musiałbym posadzić 10 tysięcy roślin, tak jak to ktoś proponował Ale słuchajcie, to mało prawdopodobne jest, że się zabrał za to Ale no nie wiem, no nie wiem, nie wiem słuchajcie, no nie wiem No nie wiem, nie wiem, 10 tysięcy roślin, no nie wiem Eem, Dobra, słuchajcie, no to zabieramy się chyba za zabudowanie tutaj Zabieramy się chyba za zabudowanie tutaj I generalnie patrzcie się, bo ja mam tutaj coś takiego I ja bym zrobił tak Bo ja tutaj mam, o Trochę wody. Oj, trochę mało tej wody. Bo chciałem tutaj takie jeziorko zrobić sobie. No ale tutaj co? No tyle zrobię? To nie, to nie ma sensu. Szkoda, że nie ma dotąd tej wody. Jakby była dotąd ta woda, to spoko. Tu bym zrobił asfalt. A tu bym zrobił sobie dziurę i bym sobie miał wodę tutaj, nie? A tak to nie ma sensu, raczej. Tak to nie ma sensu, raczej. Więc zrobimy sobie prawdopodobnie wszystko tutaj z betonu. A potem sobie to tylko jakoś pomalujemy. O kurde, co ja mam? Tylko tyle betonu dlaczego? Wody nie mam, ale Chemikalia też się kończą, kurde. Ej, to mnie będzie denerwowało dzisiaj. To mnie będzie denerwowało dzisiaj bardzo. Co tu się dzieje? Nie wiem, ale z tymi farmami... słuchajcie, coś dziwnego się dzieje, nie? Nie wiem, nie wiem o co chodzi. Ehm... Woda. O kurde, nie mam tutaj beczki z wodą, o nie. Bo ja mam tutaj beczkę z wodą. W sensie to pusta jest beczka, ale była woda tutaj w środku. Dobra, w sumie może to być tak w ten sposób. Dobra, niech się zbiera woda. Ja sobie wezmę stąd trochę staczków. I tak mam e, mało chemikaliów, więc no zrobię tyle, ile mogę. Dobra, no to w sumie skoro mamy ograniczoną ilość betonu. Znaczy wiecie, co nie mam ograniczonej ilości betonu, no ale na razie nie chce mi się jechać, słuchajcie, po chemikalia. Więc zrobimy sobie to tak. Na razie. To ja sobie zrobię wjazd z betonu. Dotąd, nie? Czekajcie, to może w razie czego Dorobię tutaj troszeczkę drewna, żeby Przypadkiem mi warsztat nie spadł no, Ale to wiecie, no jakby spadł to Przynajmniej ładnie by to wyglądało A swoją drogą ciekawe jakby to wyglądało z samochodem w środku <laughs> To by pewnie FPS-ów już w ogóle nie było Albo komputer by mi wybuchł pewnie Ale dobra, jedziemy dalej A, no i nie mam betonu O cholera Tu mam jeszcze staczek betonu. Dobra, to powinno na wjazd wystarczyć, słuchajcie. No i na razie generalnie wystarczy mi wjazd. E, tak naprawdę. E, dobra, więc na razie zróbmy tak. A, nie mam betonu już. No to tak, super. Dobra, ale jeszcze troszeczkę betonu mi się wykraftuje. Więc na razie to wystarczy, słuchajcie. Zrobimy sobie wjazd. E, pomalujemy to. Ja sobie pomaluję to aż do warsztatu tam. A tu będę się musiał zastanowić, co zrobić między, bo... Bo tu generalnie to ja mogę drewniane zostawić. Zrobić ewentualnie jakiś chodniczek do domku. Aczkolwiek w sumie nie muszę chodniczka do domku robić, może to tak być jak jest. Więc w sumie kurczę, nie, czekajcie, z tej strony mogę zabudować spokojnie, tak mi się wydaje, bo tutaj mam domek, tutaj mam ee, jakby z domku rzeczy, nie? Ewentualnie troszeczkę jeszcze tam ze trzy krateczki mogę poszerzyć ten betonik, żeby był troszeczkę szerszy jednak, nie? O, właśnie, e, bo zapomniałem ostatnio dobudować, to dobuduję. <ścoughs> e, a tutaj czegoś zapomniałem? Nie, a tutaj dobudowałem beton, bo, bo też mi brakło wtedy e, materiałów troszkę. Dobra, beton się wykraftował, ciekawe, czy mi wystarczy, cholerka. 40 betonu? Oj, 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 chyba nie wystarczy, kurczę. Chyba nie wystarczy, kurczę. Czy betonu mi brakło, nie? Tutaj na ten, na ten kawałeczek mi kurde brakło betonu! Co ja mogę zrobić, żeby beton dokraftować? No nie no, chemikaliów nie mam, no niestety. O, czekajcie, mam tu trochę chemikaliów. No, to w takim razie tutaj na razie też z drewna to zabuduję. Na razie to z drewna zabuduję tutaj. No i zobaczymy. Eee, w sumie coś tutaj mógłbym zrobić między tymi betonikami generalnie. No, ale nie wiem w sumie co. Coś by tu mogło powstać. No, ja jak miałem generalnie taki pomysł, żeby tu zrobić takie jeziorko, no, ale jednak e, nie mam tutaj wody. Więc to odpada. Farba. Czy ja mam dość farby? Mam kwiatki, więc mogę sobie jeszcze przerobić trochę farby. Dobra. No, tu sobie troszeczkę poszerzyłem to, bo czemu? Czemu nie? No tutaj mi to trochę wystaje. W sumie to nie jest dobre, bo tutaj nie mam teraz betonu, żeby to poszerzyć. Dobra, nie. Jednak to wraca tak, jak było. Równo. Nie to jest równo na razie. Generalnie planuję zrobić wjazd aż do bramy, nie? Tutaj pociągnąć beton tak i tak. I zrobić taką drogę, nie? Ja sobie to już yy, zacznę malować. O ile znajdę, gdzie ja mam pistolet do malowania? O kurde. To jest dobre pytanie. Tu jest Najsik. Dobra, wezmę mój karabin, bo zaraz Rajdik przyjdzie. Więc trzeba być przygotowanym na wszystko. Mamy więcej farbki. Ee, więcej ziemniaczków sobie muszę wziąć, żeby Rajdik odeprzeć. No i dobra, możemy malować, słuchajcie. Możemy malować, więc generalnie tak. Biała, biała jest. To biała robimy, białą robimy linię tutaj sobie. raz i siub. dwa. Pięknie. No i teraz na czardo. Okej. Okay. Mamy to. No i słuchajcie, jak wam to wygląda? Moim zdaniem jest całkiem okej. Okay. Jeszcze jak powstanie ten yy, asfalcik, tu do bramy, aż bo tutaj brama mi też wystaje troszeczkę, więc generalnie ten asfaltik będzie widać. No, praktycznie dotąd, nie? Bo tutaj on zniknie, bo tu jest górka, tak mi się wydaje. A co ja tu mogłem pomalować? Czekajcie, ja tutaj coś mogłem chyba. Czy mi się wydawało? Hej, o kurde, tutaj. Tyle drewna tu było, zobaczcie, usunąłem tu Ale jaja. Dobra, no jest tak samo zabudowane, a mam 120 desek więcej. <laughs> Nieźle. Ciekawe kurde jak ja to budowałem, że tak kurde mi to wyszło. Dobra, no nieważne, słuchajcie. A, generalnie tutaj nie wiem jak to zakończyć. Bo tutaj chciałem mieć jakby chodniczek do restauracji, nie? Nie chciałem tych linii przeciągać tutaj do końca a z drugiej strony jakbym tu zrobił linię. Ej, w sumie mogę zrobić tak, Ej. o, zobaczcie. Fajnie to wygląda. O kurde, pomalowałem pachołek. To niedobrze, cofamy to, pachołka nie pomalujemy, pachołka nie malujemy. No i tu generalnie miałem środek zaznaczony, gdzie bym mógł sobie postawić... E Kolercia, jak się to nazywa? Ten podnośnik. Ale zamalowałem tą dziurę i teraz, kurde, lipa, bo nie wiem, gdzie to jest. Ehm, no dobra, w sumie tego nie potrzebuję, tak naprawdę. Tego w sumie nie potrzebuję, tak naprawdę. Tutaj musimy troszeczkę betonu raczej dorobić, nie? Tutaj betonik musimy dorobić i tą górkę zabudować tutaj. No ale dobra, no, na razie tego nie musimy robić. Brokuły rosną Za 30 sekund przyjdzie rajdzik Amunicję mam Spawn muszę sobie ustawić Ok, Za punkt odradzania tutaj Tutaj mam w razie czego zapasowe ziemniaczki Włączam Piły No i czekamy 15 sekund jeszcze Mamy jednego tapebota Drugiego tapebota Trzeciego tapebota o, jeszcze jeden bot jest. To cztery tej boty i boss. Dobra. I mało tych robotów, nie? Kilka robocików dosłownie i boss. Ciekawe, czy rozwali mi płot. Strasznie dużo amunicji na niego trzeba było, ja pierdzielę. Dobra, płotu nie zniszczył. Wydaje mi się, że eksplozja nie jest w stanie zniszczyć tego płotu, nie? No tu mi tylko zniszczył, ale to prawdopodobnie dlatego, że uderzał, nie? Ehm... Bateria? Tam co zginęło? Dlaczego tam coś zginęło? Ciekawe. Chyba, wiecie co, chyba jak przejechałem tego robota, to to tak długo tam leży, tak mi się wydaje. Dobra, no i to mamy jednego bossa, nie? To mamy pierwszy raid, jeden boss. Eee, super, nie? Eee, fajnie. Eee, teraz przyjdzie prawdopodobnie więcej tych bossów, nie? Eee, Kluczyk możemy sobie od razu dobudować. Tutaj, tu sobie wybudujemy jeszcze jeden i tutaj jeszcze jeden, to będzie git. E, generalnie mam klucze jakieś w bazie, ale w sumie... w sumie to nie chcę ich na razie zużywać. Tak mi się wydaje. E, dobra, to możemy wyłączyć. Piły to jest czerwony, tak? Tak. A biały to jest... E, pułapka. Dobra, no to rajdzik mamy za sobą. No i generalnie no roślinki jeszcze nie wyrosły, ale to dobrze, bo dzięki temu właśnie przyjdzie jeszcze jeden rajdzik. Dobrze to obliczyłem sobie, więc przyjdzie mi drugi rajdzik i prawdopodobnie przy drugim rajdziku, słuchajcie, przyjdzie mi e, bossów dwóch albo trzech. E, pewny nie jestem, ale wydaje mi się, że trzy bossy przyjdą, więc e, no musimy poczekać, musimy cierpliwie poczekać. Ja się zastanowię jeszcze, czy mogę coś e, zrobić w międzyczasie. Okej, okay, więc generalnie jeszcze myślałem, słuchajcie, sporo tutaj nad tym moim piecykiem. Bo widziałem fajny pomysł, słuchajcie, z łożyskami. Fajnie to wygląda z łożyskami, tylko że kurde, ja tutaj mam zobaczyć, ja tu mam 3 na 3 jakby, nie? I teraz jest problem. Ale wiecie jakbym to mógł zrobić? Mógłbym to zrobić tak. Ehm Cholera, bo chciałem tutaj zrobić większy ten palniczek. Ale nie mam jak go zrobić większego. No ale dobra, wiecie co? Może zostawmy to tak. Zamiast śrubek zrobimy sobie łożyska. Bo są mniejsze i jakoś to tak ciekawiej wygląda, nie? I możemy sobie na przykład wziąć i kubeczek yy, przyspawać tu. O. Oj. I ten. On się może kręcić, ale to nie jest istotne, bo chodzi o to, że on się tutaj na palniczku grzeje właśnie. Ma eee, ciekawie, czy mógłbym jakoś zrobić pokrętła. Eee, że niby to są pokrętełka do tego, nie? Do, do gazu. No tylko, że niestety tylko trzy mi się zmieszczą, a nie cztery, ale to nie jest istotne. Tutaj mam pokrętełka, że sobie mogę zmieniać te, nie? W sumie, kurde, jakbym to dał na tym. Na łożysku to też by to w sumie mogło całkiem ciekawie wyjść. Generalnie możemy zrobić remont podłogi w tym w Kibelku. Ja chyba mam wystarczającą ilość takich krateczek. No nie mam, nie, nie mam, nie mam, nie mam wystarczającej ilości jednak farbka, 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 farbka. Mhm. Brokuły już powolutku zaczynają rosnąć, ale ja się słuchajcie tym na... a kurde zapomniałem. E, dobrze, że mi się przypomniało. Słuchajcie, e, musimy musimy podlać, nie? Musimy podlać, więc. Znaczy teoretycznie właśnie kurde nie powinienem musieć tego podlewać, bo one powinny wyrosnąć w 24 godziny. No ale dobra. Podlejemy sobie to w razie czego. No, i tak, i tak, przed rajdzikiem samym sobie to zbiorę. albo za niej długo, no nie wiem. No, a ja myślę, że przed samym rajdzikiem może być, nie? Dobra, zróbmy sobie tutaj taką ładną podłogę kafelkową, elegancko. O, zobaczcie, jak pięknie to wygląda. Wstawimy sobie wanienkę. kibelek. Strasznie hałasuje ta, ta farma, nie? Wygląda na to, że wszystko podlało i generalnie wszystko już jest do zebrania, nie po podlaniu. Eee, nie wiem dlaczego tak jest, właśnie. Ale czasami roślinki przed samym wyrośnięciem, przed samiutkim wyrośnięciem wysychają. I w momencie, jak się je podleje, to one rosną o, i można je zebrać. Nie wiem dlaczego tak jest, ale generalnie mamy gotową farmę do zebrania. Ale w sumie poczekam sobie. Poczekam sobie i zbiorę sobie ją dopiero po rajdziku. Jak ta łazieneczka nasza wygląda? Tutaj możemy chyba wzmocnić trochę to światełko. No dobra, no tutaj nic więcej raczej nie zrobię. Eee, tu pod schodami chciałem skrzynkę elektryczną wsadzić. I mam nawet taką fajną na ścianę, tylko że tam, kurde, na ścianę tego nie powieszę, nie? No dobra, no i generalnie tutaj, żeby coś zbudować pod schodami, to będziemy musieli sobie zrobić ściankę, nie? Dobrze, i mamy tutaj skrzyneczkę elektryczną, chociaż zastanawiam się, czy ona nie powinna stać na zewnątrz, taka skrzyneczka elektryczna. Ale to są bezpieczniki, słuchajcie, A to. Nie mam bladego pojęcia, co to jest. Ale nie chcę tu wisi, nie? Nie chcę tu wisi. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że na razie wystarczy tego budowania i, 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 i tego wszystkiego. Eee, poczekam sobie, słuchajcie, na Rajdzik. Później sobie zbiorę te brokuły. No, i słuchajcie, no zobaczymy, czy przyjdą trzy bossy. No, zobaczymy, czy przyjdą trzy bossy. No, i jak przyjdą trzy bossy, to zobaczymy, co zrobią z moją bazą. Dobra, słuchajcie, mamy 30 sekund do Rajdziku. Wiecie co? Ja już chyba mam to podłączone tutaj, wszystko. O ile się nie mylę. Więc możemy puścić zbieranie far farmy. Zbiera elegancko, ale z jakiegoś powodu mam 20 fpsów. Nie wiem dlaczego. Eee, dobra, ale 4 sekundy, przychodzi rajdzik. Jest jeden boss. Cholera. Ła, i dostałem. Jest jeden boss. Ej, jest tylko jeden boss. O kurde, i padłem. O nie! Boss pod bramą i zobaczcie co mi tu zrobił! Wychodzę. Dziurę zrobił mi w ścianie! Okej, okay. ehm, dobra, czyli w takim razie... Co jest dziwne, spodziewałem się, że, be, że przyjdzie więcej bosików. Minimum dwa, że przyjdą. A przyszedł tylko jeden. Więc e, chyba jednak musimy zrobić większą farmę. <laughs> nie no, żartuję, nie będę robił większej farmy, nie potrzebuję ehm, Ale w sumie spoko. W sumie nawet spoko, że przychodzi jeden bosik. Ciekawe, czy jakbym więcej posadził tych brokułów, czy przyszłoby więcej bosików to jest w sumie. E, dość ciekawe. Zastanawiam się, dlaczego e, tak dużo zniszczył. Zastanawiam się, właśnie, dlaczego on tak dużo zniszczył, bo. Przecież on tu był tylko chwileczkę, nie? Brak połączeń. O kurde, serio? Czekajcie, co? Jak jakim cudem brak połączeń? Jak brak połączeń? Gdzie to było połączone? Tu jest brama, nie? Tu jest brama. Dlaczego to jest odłączone? Dlaczego się to odłączyło? Ale dziwne. Brak połączeń. Co się stało tutaj? Kurde, i który to jest teraz? Eee, to jest chyba bramka logiczna, nie? Bo tutaj... Nie, bramka logiczna jest do góry, czyli do pułapki, czyli... do tego. Eee, dobra, ty akurat bramka logiczna była podłączona, okej. Okay. Eee, a jak teraz te piły podłączyć, czy ja mam do co? Okej okay. okej okay. dobra no no powiem wam szczerze, że tego się nie spodziewałem Tego się nie spodziewałem eee... Nie wiem co się stało Dlaczego to A dlaczego on to zniszczył? Widzieliście kurczę jak tutaj ee, jak tutaj był boss, no to on bił w te płotki tutaj, to no, bił i bił i kurczę dotłuc się nie mógł na drugą stronę, nie? A tu, kurde, no ile mnie nie było? No, boss był tutaj, jak ja zginąłem, jak mnie tej bot zabił. No to tyle, co, co z wieży, przybiegłem tutaj, i on stał już tutaj pod tym, i nagle była dziura tutaj, i dziura była tutaj taka ogromna. Jak to się stało, kurde? Jak to się stało? Jak do tego doszło? Hmm. Ciekawe. No, czyli nasza obrona jeszcze pozostawia wiele do życzenia, słuchajcie. Yy, więc będziemy musieli sobie nad tym popracować. Jeśli ktoś z Was ma pomysły, jak wzmocnić moją obronę, możecie śmiało pisać w komentarzach. Ja chętnie chętnie yy, sprawdzę wasze opcje, że tak powiem. Yy, a póki co, to by było tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. A ja się z wami żegnam, także trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!